W piątek po południu ewakuowana została galeria handlowa Nova Park. Przyczyną była awaria instalacji w znajdującej się w obiekcie pralni chemicznej. Budynek został zabezpieczony, a do pracy przystąpili strażacy. Po przybyciu na miejsce stwierdziliśmy, że w jednym z lokali użytkowych, konkretnie w pralni chemicznej, doszło najprawdopodobniej do awarii instalacji, która obsługiwała jedną z pralnic. W wyniku tego doszło do uwolnienia się jednej z substancji chemicznych, która była wykorzystywana i używana do prania chemicznego. Na ekspozycję oparów została narażona jedna z pracownic pralni, która uskarżała się na złe samopoczucie i w pierwszej kolejności właśnie ta osoba przez ratowników została ewakuowana, wyprowadzona na zewnątrz budynku galerii handlowej. Jednocześnie na terenie całego kompleksu przeprowadzona została natychmiastowa ewakuacja wszystkich osób znajdujących się w środku. Na zewnątrz ewakuowano około 500 osób. Ratownicy w specjalistycznych ubraniach ochronnych oraz sprzęcie ochrony układu oddechowego prowadzili działania mające na celu weryfikację do rozszczelnienia jakich substancji doszło w pomieszczeniu pralni, do usunięcia tych elementów tej substancji, które zostały rozlane w pomieszczeniu pralni, jak również do bieżącego, ciągłego wietrzenia, wentylowania wszystkich pomieszczeń oraz ciągłego monitorowania składu powietrza pod kątem obecności gazów niebezpiecznych. Obecności takich gazów nie stwierdziliśmy. Na chwilę obecną zabezpieczamy miejsce zdarzenia oraz czekamy na przybycie firmy, która serwisuje urządzenia pracujące, eksploatowane w tej pralni.